Ekonomia, kapitał, gospodarka. Proszę bardzo, zdziwienie Konrada Sadurskiego. No, mnie trochę dziwi ta sprawa pana Depardieu. A tak. A, obywatelem Rosji został. No nie, właśnie nie wiemy, czy został. Zgodził się. Zgodził się. Przyjąć obywatelstwo od Putina w trybie ekspresowym. Ja słyszałem, że Rosjaninem. Powiedział, że Rosja to piękny, demokratyczny kraj. Tak, też, i to jest, to właśnie mnie najbardziej w tym wszystkim zdziwiło, dlatego że no tak jak Depardieu, no cenię za występy aktorskie, za to wszystko, co robił w sztuce, jako sprawnego biznesmena, bo naprawdę wysokie podatki płacił we Francji przez ostatnie lata, podliczył je na 145 milionów euro. Czyli zarabiał, czyli umie duża zarabiać. Duża kwota. Natomiast to, co zaczął opowiadać teraz, to już mnie zaczęło... No nie jest... Powiedział, że Rosja to wspaniała demokracja. Tak, też brał pieniądze od Kadyrowa, czyli prezydenta Czeczenii, który delikatnie rzecz ujmując jest oskarżany o nieprzestrzeganie żadnych. No, jakiś światem artyści przeważnie blisko żyli z władzą różnego rodzaju. Proszę pan, to jest naukowa interpretacja. Przekroczył swoje granice kompetencji. Kiedyś nieżyjący już reżyser Kazimierz Dejmek miał na to bardziej dosadne stwierdzenie. Od czego jest aktor? Witkiewicz mówił jeszcze o tylnej części ciała. Aktor jest od grania. Wypowiadają myśli przed, zanim one powstaną. No tak, ale z drugiej strony też, no drodzy państwo, w końcu Depardieu nie miał lekkiego życia, jako dziecko. No i teraz musi sobie głupotą i teraz odbić? Nie, no odbija sobie, no jakoś stara się sobie to życie marne. Ale też pamiętajmy, od czego to się zaczęło. Tak, no zaczęło się od tego, rzeczywiście, że rząd Holanda stwierdził, że tych najlepiej zarabiających trzeba opodatkować stawką 70%. Tak, co wiadomo, że nie będzie popularny. Oczywiście no Depardieu ma to nieszczęście, że jest osobą publiczną, tak, i milionerem i osobą publiczną, więc tym chętniej słuchaną przez media. A ja się dziwię, że temat żyje, skoro Trybunał Konstytucyjny francuski uwalił to prawo. No ale więc... to Depardieu powiedział, że jego to nie interesuje. Interesuje go, jak gdyby z jego punktu widzenia był to zamach na niego, tak, i nie ma pewności, że to się nie będzie powtarzane, w związku z tym nie chce mieć nic wspólnego z Francją, z tego podobał co pamiętam. Ale Trybunał obalił, ale rząd francuski będzie debatował nad tym, jak Inaczej. Mi się bardzo podobał wpis jakiegoś internauty pod taką informacją właśnie o Depardieu jeszcze parę tygodni temu. Panie Depardieu, zapraszamy do Polski. Tutaj podatek CIT 19%, a resztę pan przyniesie w zębach ze zdjęciami z fotoradarów.